Siema, siema, kwadratowe świry, z tej strony Szymbur, witam was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj pogramy na serwerze mojego przyjaciela, czyli C-Potworka, czyli pogramy na Cookie MC. No i Igor ogólnie powiedział, że jak nagram film, to będę miał kilka rank do rozdania, więc jeśli jesteście chętni, to napiszcie w komentarzu swój nick. I jeszcze ogólnie taka ciekawostka, kto napisze, że jest pierwszy, jest totalnym idiotą. Zobaczymy, ile osób napisało, a później zobaczyło ten moment w filmie. A, jeszcze takie szybkie ogłoszenie, że teraz na stronie Cookie są naprawdę potężne zniżki na rangi, które będą trwały do świąt, z tego co pamiętam, chyba dobrze pamiętam. No a wy możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, lecimy po 40 tysięcy do końca roku, może się uda. No a my pogramy sobie dzisiaj w bedziki. No i chyba śmigniemy sobie na pojedyneczki, bo to jest to, co na Cookie MC mi się najbardziej podoba. Ogólnie na Cookie za dużo nie grałem, zagrałem chyba z 8 aren, z tego co pamiętam. Więc za wiele tutaj nie spędziłem, no ale przez to, że miałem mało czasu, też teraz sobie gram więcej troszeczkę w inne gierki niż Minecrafta. No ale już teraz możemy sobie śmiało zacząć grać i myślę, że będę się pojawiał tutaj na serwerze. Nie znam timingu TNT, to jest mały problem. W sensie... chyba 2-1 coś takiego to było, albo 2-0. Ale na spokojnie sobie to zaraz ogarniemy. Ty, ale że ten świr już jest u mnie? To tak być nie może chyba, widzowie. Ty, co ja robię? W ogóle jestem odklejony od rzeczywistości. Co ja chciałem zrobić? To chyba spróbujemy jeszcze raz. Dobra, teraz mam nadzieję, że się uda i nie zrobię z siebie idioty. Miałem fałsynka włączonego, to dlatego mi się dziwnie grało. Teraz to się na chillku uda, widzowie. Ograniczenie klatek na sekundę na pewno wpływało na mój poziom gry. No ale że on sobie zrobił już... Endstone. Dobra, wezmę sobie dwa diamenty, sobie kupię od razu prota. Co mi tam? Kill off i lecimy do naszego wariata. Nie no, może żelazny miecz, niedobrze. No co jest? Halo? Co to było? Co to za hit dziwny? Robi się trochę nieciekawie. Ogólnie też taką strasznie irytującą rzeczą jest to, że każdy może napisać mi na MSG, przez co mam niebywały spam. Wow, 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 co to za fireball był? Te mocne te firebole są. Jezu, on jest na refilu. Nie no, niesprawiedliwa gra. Co ja mam teraz zrobić? Ja pierdzielę. Co to jest w ogóle? Słonecznik? Po co mi słonecznik? No dobra, nie wiem. Przynajmniej zniszczyłem łóżko, więc taki plus mały. Zawsze coś. Dobra, czy uda mi się kupić szarpa? Bo w sumie szarp by mi bardzo dużo pomógł. Damy radę kupić. Bardzo fajnie. Aha, dobra. No nie, no nie uciekaj mi stąd. Co to było? Nie mógł sobie tak wskoczyć? Tylko drabinki stawiał? No okej. Ale wygraliśmy, więc i tak bardzo fajnie. Ogólnie strasznie fajna jest ta topka, że widać te skiny i pokazane jest, kto ile ma zabójstw i wygrane. Chłop ma 650 wygranych. Co jest? W sumie w tydzień. Ponad tydzień, półtora tygodnia. Na pojedynkach to jest w sumie do zrobienia. Dobra, lecimy. Zagrać kolejną. O, patrzcie widzowie. Mój fan na arenie. Ale fajnie. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale mam Lunara Plus i mogę dodawać wszystkich do znajomych. Więc jak ktoś jest chętny, to może mi wysłać zaproszenie. Dodaję dosłownie każdego. Dzięki temu będziecie sobie widzieć na jakim serwerze gram i czy w ogóle aktualnie gram w Minecrafta. Więc w sumie spoko opcja. Może po tym filmie uda się uzbierać 1000 znajomych. Na razie jest 600. Jezu, nie umiem się budować. Jestem beznadziejny w tą grę. Ale dobra, mój fan też spadł, więc nie jest źle. A, jeszcze znając życie, będzie się pytać się, co to za texture pack. To texture pack jest w opisie, link do texture packa. Więc możecie sobie... Okej, nie wiem, co to było. No, więc texture paczka możecie sobie pobrać z opisu. Jest to w sumie jeden z moich ulubionych texture packów. YouTubera, jakim jest Niko. Au. Strasznie zlagowany jest ten chłop. 420 pingu ma. No ale dobra, wygraliśmy, więc pogjumpik! Kolejna arena wygrana, widzowie. Ale ja wymiatacz jestem. Patrzcie, podwójną 180 jeszcze zrobiłem. Ja pierdzielę. Ty, a co to za frajer tu stoi? O, znowu mój fan. Miałem nadzieję, że na C-Potworka trafię. Może by się udało go wysnajpić. Kurde, mogłem w sumie wyjść z tej areny, bo jak on ma taki ping, no to... myślę, że to nie będzie ciężka arena, żeby ją wygrać.
Ale dobra, nie będę już wychodził. Spróbujmy tego TNT Jumpa, bo one są fajne te TNT Jumpy, tylko nie pamiętam dokładnie timingu. Czyli tak 2-1, tak jak myślałem. O Jezu, chciałem go przyblokować, a mi nie wyszło. O Jezu, jeszcze się kurde plączę. Dobra, gituwa. Cyk. No i będzie łóżko zniszczone? Będzie, widzowie, elegancko. Bajelando, teraz tylko go chcę sklepać. Nie, no ale że mój fan i prosi SS, jakby nie wiedział, że nie robię sobie SS-ów. No, więc tak to wygląda. I kolejny winek, bardzo mi miło. Tym razem trafił nam się Olix. W ogóle drużynę można sobie wybrać. Ja chcę być czerwoną drużyną. Dobra, czy teraz uda mi się zrobić TNT Jumpa? Mam nadzieję, że się uda, byłoby bardzo fajnie. No i się udało, tylko szkoda, że dostałem damage. No ale to dużo tutaj nie robi. A, no nie. Muszę się nauczyć budować chyba. Fajne makro, dzięki. No nie, no serio, fireball. Bra. No i elegancko. A, myślałem, że ja wygrałem, a przecież ona jeszcze łóżko ma, no tak. Ale zaraz damy radę tutaj koleżkę porobić. Tylko pewnie zaraz dostanę fireballa. Kto by się tego spodziewał? No niesamowity gracz. No dobra, trzeba to jakoś sprytnie zrobić. Nie, no więcej tych fireballi postaw, bez kitu. Okej, okay, mamy to w miarę. Czy dam radę uciec? Chyba nie damy rady. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz to w ogóle jeszcze bagno zrobiłem. W ogóle też fajne jest to, że tutaj można kupić wędkę, więc możemy sobie ją przetestować. Ja nie jestem jakimś tutaj mocnym zawodnikiem do grania z wędki, ale się troszeczkę uczyłem, troszeczkę nią grałem i może się uda tutaj wędką podziałać, fireballe. Czemu on mnie zabił z fireballa? Co tu się stało? Dobra, on se spadł, elka dla niego. Dobra, kolejna arena. Funky ET, też jakiś youtuber. Fajnie. Dobra, ile wygraliśmy? Dwie arenki chyba na trzy, nie? No to całkiem spoko wynik. Jak jeszcze by się udało jedną wygrać, to bym był bardzo zadowolony. Dobra, nadupcamy TNT Jumpa. Git. Trochę goś krzywo wybijają, ale to nie ma z tym problemu najmniejszego. Okej. On już tutaj ucieczkę wali. No i Essa. Czy zdążę zniszczyć? Chyba nie zdążę, coś mi się wydaje. No bra. Udało się, widzowie. GG. Jak tam moje statystyki? Wygrane 11, przegrane 3. Chyba git. Pokazuje procent? Nie. Dobra, myślę, że sobie zagramy ostatnią areneczkę. Beciki. Chłop prosi o SS-a, ale nie podejdzie i sobie go nie zrobi. Uwielbiam. Róbcie sobie ludzie SS-y, jak mnie widzicie na lobby czy coś, no bo na rynkach nie robię. I nie musicie się mnie pytać, czy możecie SS-a, bo po prostu podejdźcie i sobie zróbcie. Krótka piła. No nie, no tam będzie SS-a prosił. Okej. Okay. To była bardzo szybka arena. Mam w ogóle 148 ciasteczek. Ty, a tu jest jakiś kalendarz adwentowy, właśnie. Bo ja tu jeszcze nic nie odebrałem. Tu. Dwa ciasteczka. Ale fajnie. Jakieś cząsteczki, ile tutaj kosztują? To ja chcę takie. Ale fajne, podoba mi się. O! Już myślałem, że bana dostałem, ale na szczęście nie. Chyba jak się tą pochodnię szybko na drakliku niszczy, to jest... Nie wiem, czemu mnie wywaliło. Myślałem, że to przez draklika, ale nic się nie dzieje, więc nie wiem czemu. Ty, w ogóle to jest ten chłop z topki jakiś tam, nie? Top 3 czy top 2? Zobaczymy, czy jest taki mocny. Chociaż nie musi być wcale mocny, żeby mnie rozwalić. Ja nie należę do tych dobrych graczy, niestety. Ale może pokażę coś fajnego. No ja na razie nic fajnego nie pokazałem. Ty, otrzymałem ciastka przed chwilą gdzieś. Cztery ciastka, za co te cztery ciastka? Jakiś event jest czy co? Możliwe. Ty, dobra, ten Tybor to chyba awczy. O, dobra, napisał, że wrócił z awka.
Oj, oj. Widzowie, co to się stało się? Dobra, widzowie, jak dostanę na tej arenie w Ciry, to kończę odcinek. Się po prostu spłaczę i wyjdę. Dobra, on se awczy. Kolejne 4 ciasteczka otrzymałem. Za co? Ty, a dałoby się usiąść na tym świnie? Dobra, dawaj, chodź się klepać. Dawaj, Minecraft klepa. O nie, on ma żelazny miecz, ale dobra, ja mam jeszcze łóżko, więc są jakieś tutaj szanse. Okej. A, nie, ale kurde, spieprzyłem akcję. Ajajaj, no dobra. Nie jest źle, przynajmniej on nie ma beda. Dobra, kupmy tą wędkę, ja chcę wędką zagrać. Cyk. Dostajesz darmowego cookie chesta o jakości 3 gwiazdki na 5. Za darmo? Strasznie lubię rzeczy za darmo. Ty no, wariacie. No nie, no serio, to jest żart. Zostałem trochę oszukany tutaj. O, też gra na wędkę. Kurde, jakiś pajac mi spamuje cały czas. Dobra, wygraliśmy. GG. Kupson, nie wiem, człowieku, opanuj się. Milion razy mi to zaspamuj. Nie, nie ma takiej szansy. Na pewno nie nagram z kimś, kto, kurde, nie potrafi napisać jednej wiadomości, tylko musi napisać ich milion. Spłakane dziecko moment. Dobra, ty, otwórzmy cookie chesta. Zobaczmy, co z tego fajnego nam wyleci. I co to będzie? Co to będzie? Pospolita czapka Hiszpanii. Dobra, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za ten odcineczek. Jeśli chcecie więcej Cookie MC, to zostawcie łapkę w górę. Ja na dzisiaj się z wami żegnam, widzimy się jutro, więc siema.